Cześć wszystkim, tutaj chciałem wam pokazać filmik z wylotu samolotem KI-44 i przy okazji porozmawiać ogólnie na temat, jakby to określić, technik fruwania i orientacji w przestrzeni. Wbrew pozorom nie wszelkie manewry i znajomość maszyn przeciwnika i tak dalej są najbardziej procentującymi umiejętnościami pilota, ale umiejętność orientacji przestrzennej i rozpoznawania zagrożeń. Tak na przykład już z daleka widziałem, że ten PF-110 najprawdopodobniej pójdzie na mnie, dlatego się przygotowywałem, rozglądałem się, gdzie są moi sojusznicy, żeby wiedzieć, co robić, kiedy dojdzie już do walki. Oczywiście przeciwnik, jak to zwykle w War Thunderze, chciał na czołówkę, którą uniknąłem. No i po paru zwrotach dzięki manewrowi Hinericom i użyciu steru kierunku jestem na ogonie BF-ki 110 i go tam okładam i zaraz go spizgam. No i proszę, jest frag numer 1. Szybkie rozejrzenie się do tyłu, co w międzyczasie się do mnie zbliżyło. Ale widzę, że bezpośredniego zagrożenia nie ma, a potencjalnym celem wydaje się być ten B-18. Jego wektor ruchu jest taki, że są szanse na to, żebym mu ubił pilota. Tak niestety się jednak nie dzieje, dlatego że przeciwnik tuż przed moim strzałem dał nos do dołu, no i zamiast pilota dostał w lewy silnik. Tutaj widzę, że zajęty jest moim sojusznikiem BF-F1. Próbowałem go ocalić, zdejmując go z ogona, ale się nie udało. No to robię Immelmana, żeby nawrócić, ale widzę, że nadlatuje A-20, które się wystawiało na całkiem dobry strzał, ale niestety mi się nie udało. No to później zerkam znowu do tyłu, żeby zobaczyć, jak się sytuacja zmienia, i widzę, że mnie coś goni. W tym momencie zorientowałem się tylko, że to jest coś o nazwie 36 i jeszcze coś większego za nim. Myślałem, że to jest po prostu P-36, który jest od KI-44 wolniejszy. No to uciekałem do przodu, żeby mu uciec, ale to niestety nie był P-36, tylko A-36, ten szturmowiec, który na brak szybkości nie narzeka. Ale za to narzeka na słaby silnik, dlatego jak się zorientowałem w typie ścigającej mnie maszyny, to co robię? Szpula do góry i ostro wznosząca się climbing spiral przy użyciu steru kierunku. No jak widzicie, po paru chwilach A-36 stracił całą energię i wystawia mi się na strzał. Ale manewruje nawet nieźle, także odwleka swoją zgubę, a tutaj robi całkiem sensowną rzecz, bo mianowicie przechodzi do Rolling Scissors. Ściął moc silnika, żebym go wyprzedził. W odpowiedzi ja zrobiłem to samo. No to było z jego strony całkiem sensownym manewrem, ale w przypadku, kiedy się walczy z samolotem, który silnik ma dużo mocniejszy, no to niestety taki manewr często kończy się smutno. Rozejrzenie się w sytuacji, co tam wokoło mnie. I widzę, że jest do zaatakowania albo Dornier, albo Hurricane. Z tej dwójki Hurricane jest samolotem groźniejszym, dlatego decyduje się ostrzelać właśnie jego. Hurricane ucieka spod ostrzału, a później widzę, że nawraca w moją stronę, próbując wziąć mnie na cel. No to ja odpowiadam znowu climbing spiral, wyciągając go do góry. Opadając w dół, dostrzegłem wystawiającego się BF-110, no to też go ostrzelałem. Ale w momencie, kiedy byłem zajęty BF-em, okazało się, że jeszcze Hurricane 4 mnie próbował podejść. Jak się tylko zorientowałem, zacząłem go wyciągać trochę dalej od sojuszników. Manewrem Hinericom zawracam pod niego, no bo Hurek, podobnie jak ten A-36, też ma słaby silnik. Dlatego dobrym pomysłem będzie go wyciąganie do góry przy pomocy climbing spiral, ale to najpierw go trzeba odpowiednio spozycjonować sobie na ogonie, co właśnie w tej chwili mi się udało. No i proszę bardzo, biedny, no nie jest w stanie za mną podążać. Ja tutaj spróbował na kogoś innego pójść.
bohatersko został sterowany przez mojego P-48. No i ja widzę, że kolejny się do mnie przypałętał, znowu BF-110. Ale BF-110 się zajął sojusznikiem, no to lecę sobie na niego. Na radarze zobaczyłem kolejną zbliżającą się kropkę. Szybkie zerknięcie, co to odkrywa Łaga 335. No to postanawiam zająć się nim w pierwszej kolejności. Dla wielu może się to wydać zaskakujące, ale w sprawnych rękach te łagi to się nawet nieźle kręcą. Tutaj przeciwnik próbuje przy pomocy pętli pionowych, co no nawet nie jest takim głupim pomysłem, ale no to trzeba wiedzieć, jak się te pętle robi, inaczej kończy się w taki właśnie sposób. No i mogę się zająć z powrotem tą dwójką BF-110 i H-51. BF-ka próbowała wziąć się na czołówkę, co było z jej strony no chyba najlepszym, co mogła wymyśleć. No ale czołówkę uniknąłem i poszedłem bezpośrednio na dwupłat. Tutaj widzę, że jest szansa dojść bombowiec, ale w momencie, kiedy mam na ogonie tą BF-kę i tracę energię wznosząc się pod ostrym kątem, no zrezygnowałem, bo niosło to za sobą zbyt wiele ryzyka. Nie miałem okazji teraz zaatakować BF-a, ale coś z nienacka się do mnie przypałętało. Jest to Henkel V5. Natychmiast przerwałem atak, zacząłem się rozglądać, co mnie zaatakowało. No i przerzuciłem się na tego Henkla, no bo jest to samolot o wiele bardziej zwinny i przez to niebezpieczniejszy dla mnie. Tu mi się skończyła amunicja, ale w momencie, kiedy się już przeładowała, to sprawa skończyła się szybko. Oczywiście zerknięcie do tyłu, żeby rozeznać się w sytuacji. I co tam odkrywam? P-400, które wali prosto na mnie, oczywiście na czołówkę. No to wymijam czołówkę, sprawdzam, w którą stronę poleciał i odbijam manewrem Hinericom w przeciwną, żeby znaleźć się na jego ogonie. No ale ktoś jednak nie był tak dobry w unikaniu czołówek jak ja, no i ani fraga, ani nic nie będzie z tej sytuacji. Dobra, trochę się uspokoiło, mogę sobie popatrzeć, zastanowić się, kogo zaatakować. Swordfish jest fajnym celem, być może ten Henkel 111, ale to zobaczymy, jak podlecimy, bo blisko jest F6F i P40. Na razie buduję energię, przyspieszając i łapiąc pułap. O, teraz jeszcze się Spitfire pojawił. No i chyba zaatakuje tego F6F. Tak mi się wydaje. Ale nie, widzę, że F6F jest zajęty, no to sobie spadnę na Swordfisha. Ostrzał Swordfisha powoduje stratę kontroli nad ogonem, czyli pewnie mu linki sterowe urwałem. No to zostawiam go w takim stanie, bo on już nic wiele nie podziała i prędzej czy później powinien spaść. O, teraz ładnie na mnie wykręca Henkel. Niestety wykręcił za mocno i nie mogę strzelić pilota, ale pociągnięcie długą serią powoduje podpalenie silnika. I też po udanym ataku uciekam, żeby nabrać trochę energii, separacji od przeciwników i żeby móc spokojnie rozejrzeć się w sytuacji. O, a tu widzę, pędzi sobie prosto na mnie Blenheim. Dwa razy próbowałem w pilota strzelić, dwa razy się nie udało, no może się uda za trzecim. No niestety, na mój widok Blenheim drukuje ostro w dół. I jestem go w stanie tylko tam coś połaskotać po poszyciu. Oj, przybył, widzę frag numer 8, to chyba ten Henkel spłonął do końca. Dobra. Schodzę w stylu boom and zoom na tego Blenheima. No i staram się trafić mu w skrzydło w silnik.
No, w końcu mi się to udaje. A jak się udaje, to natychmiast odbijam, żeby nie kusić losu i nie oberwać jedną pestką z kilometra w pilota. No, jest frag 9, czyli pewnie i Swordfish się rozbił. A w tym momencie mi się już kończyło paliwo i miałem go na 30 sekund. No i co zrobić? Zlamiłem na początku meczu, że nie wziąłem 30 minut, tylko 20, no i teraz za to muszę płacić. Niestety, przeciwnicy zbyt blisko lotniska się pałętają i lądowanie nie jest bezpieczne. No i wykrakałem, jak już chciałem podejść do lądowania, przypołętał się Dornier 17. Żebym wiedział, że to jest ta wersja bombowa, no to bym mu po prostu poszedł na czołówkę, ale obawiałem się, że to jest Z7. I wtedy czołówka jest opcją bardzo słabą. Zdenerwował mnie, to go postanowiłem postraszyć, ale miał akurat przeciwnik Noob Shielda, jak jasna cholera, i nawet trafień nie rejestrowało. Teraz jestem już całkiem bez paliwa. Mam małą prędkość, dlatego żeby jej nie tracić w zakręcie, używam tylko skrętu przy pomocy steru kierunku i lotkami się staram utrzymać wektor ruchu w płaszczyźnie poziomej. Próbuję unikać jego ognia sterem kierunku, ale nie wiedziałem, że on ma bombę. No i niestety skończyło się to dla mnie smutno. Ale 9 fragów jak na jeden wylot i tak nie jest źle. Ale miałem maszynę zapasową, no to sobie wziąłem, bo czemu by nie. Widzę tutaj odseparowanych trzech przeciwników, będą idealni do zaatakowania, ale ten Dornier 17 ma chyba ochotę na czołówkę, dlatego odbijam w górę, żeby go zmusić do podążania za mną i wytracenia energii. No i za czwartym razem to już mi sztuka strzałów pilota się udała. Wyjątkowo słaby wynik. Jak na mnie. No ale frak to frak. Tutaj lecę takim wektorem, bo nie wiem jeszcze kogo będę atakował. No jednak się okazuje, że najlepiej się wystawia ten gościu w Junkersie. No to słodką zemstę za niego sobie wziąłem, no i nawracam email matem, żeby zobaczyć, kogo mogę zaatakować w następnej kolejności. No, podstawiał się tam trochę Iszak, ale kąt do ataku był dość słaby. W dodatku był w stanie nawrócić mi na ogon, dlatego znowu się bronię ostrą, wznoszącą się climbing spiral, a Iszak zafiksowany na mnie nie patrzy, co go okłada po ogonie, no i kończy się to dla niego niewesoło. W tym momencie usłyszałem i zobaczyłem na radarze, że coś jest blisko mnie po prawej stronie. Natychmiast zareagowałem, no i zobaczyłem, że był blisko BFE3. No to takiego zagrożenia na swoim pułapie nie mogłem zignorować, dlatego go zestrzeliłem. Schodząc na dół miałem dość energii i dobry kąt podejścia do tego P40, no i jest frag numer 13.
Nabieram energii i wysokości. Patrzę, czy ten furę będzie chciał na czołówkę, czy coś innego robi. No jednak coś innego, dlatego ja próbuję deflection shota na niego. No i się udaje, biedny traci obydwa skrzydełka, a ja zyskuję 14 fraga. Mecz by potrwał jeszcze trochę, to pewnie by się udało jeszcze tego SU-2 sfragować.